Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, jak czynimy co film na tym kanale. I tym razem znowu przyjrzymy się temu, co dzieje się na południu od nas. Czyli u naszych sąsiadów i braci Czechów. No ja wiem, z tymi braćmi to Czechami to tak braćmi Rosjanami. Członków rodziny sobie nie wybieramy, możemy sobie wybrać swoich przyjaciół, no ale bracia to bracia. Chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ich lubimy, czy nie, obecnie czynią oni dobrze. Mówię o narodzie, który przegania swoich polityków. I nawet czeska prawica i lewica zjednoczyły się razem w walce o swoje dobro i o dobro mieszkańca Czech. Dlaczego się zjednoczyły? Ponieważ są czeską prawicą i czeską lewicą. I Czesi zaczęli dbać o swoje cztery litery szlachetne. Bo doszli do wniosku, że już tak dalej na tym po świruskowym szaleństwie, teraz na ukraińskim szaleństwie, daleko się nie zajedzie. Zima za rogiem, trzeba będzie zagrzeć w domu, trzeba będzie ugotować wodę, trzeba będzie coś zjeść, a w zimie się je więcej niż w tych okresach cieplejszych, więc trzeba pogonić swoich polityków i swoich urzędników, żeby zaczęło się dziać to, co ma się dziać. Czyli chodzi o zabezpieczenie bytu czeskiej rodzinie. I jest to zrozumiałe dla ludzi zdrowomyślących, ponieważ uleganie szaleństwu prowadzi do jeszcze większego szaleństwa, to prowadzi do okropnych szkód, strat, także i w ludziach materialnych. Mieliśmy cały XX wiek, żeby już daleko nie iść, pełny był ulegania szaleństwu i Czesi z tych szaleństw wyszli bardzo mądrze. Okazuje się, że ponieśli najmniejsze straty i najmniej dostali przez to niepowodzeń i najmniej kary od wielkich tego świata. Teraz też zdali sobie sprawę, że jak to mają w zwyczaju, że nastawianie swoich szlachetnych czterech liter za interesy wielkich tego świata ze wschodu czy z zachodu nie ma żadnego sensu, ponieważ na początku będzie się robiło to, w czym Polacy na przykład mają duże doświadczenie, będzie się robiło za zderzak, niestety. I zderzak, wiadomo, pierwszy w kolizji uczestniczy i cierpi najbardziej. Niestety Polska, jak to ma już w zwyczaju, znowu się związała w wielki konflikt, z którego tak naprawdę widać szybko wyjścia nie będzie. Nabraliśmy już około 6 czy 7 milionów przychodźców, nachodźców zewsząd, bo nie tylko z Ukrainy, i ceny rosną. Kraj jest już praktycznie coraz mniej stabilny. Będzie brakowało węgla, przyjedzie do nas na wiosnę. Problem polega na tym, że jest potrzebny zimą. I wiele, wiele innych rzeczy. W związku z tym naprawdę idziemy w taką spiralę beznadziei, w spiralę biedy i problemów. Kiedy jest jeszcze czas, by zareagować wzorem braci Czechów, czy ich lubimy, czy nie, ale można się od nich czegoś nauczyć. Kiedy jest jeszcze czas zareagować, by poprawić swój los na tyle, na ile to możliwe i nie robić za zderzak w pojazdach wielkich tego świata, to Polacy siedzą cicho, nie wiadomo, czym się zajmują, też nie wiem. Niestety jestem tutaj pod jednoczesnym złym wrażeniem, patrząc na to, co się dzieje w moim kraju, i bardzo dobrym wrażeniem jednocześnie, patrząc na to, co się dzieje w Czechach, w Holandii, na Sri Lance. Ostatecznie obecnie, mimo rozbicia protestu ciężarówkowców, także i w Kanadzie i w wielu, wielu innych państwach, także Ameryki Południowej, że jednak ludzie się budzą. Problem tylko, że Polska się nie budzi. I najgorzej będą mieli ci, tak jak jest w przypadku przystąpienia do wielkich konfliktów zbrojnych, którzy przystępują do nich pierwsi, a nie robią wszystkiego, żeby jak już się nie da wywinąć, przystąpić do nich na końcu. A kiedy przychodzi o swoje dobro codzienne walczyć, Polacy jak zawsze podnoszą oręż na końcu, kiedy inni już wywalczyli to, co jest do wywalczenia, poradzili sobie lepiej, gorzej, ale jednak sobie poradzili, a my jak zawsze dopiero wtedy mówimy, że jest źle i trzeba coś zrobić. Podejrzewam, że i tym razem niestety będzie tak, że jak już mówiłem, pewne kraje sobie poradzą lepiej, inne troszkę gorzej, ale jednak sobie poradzą z tym, co na zimę nadchodzi i z zielonego szaleństwa wielu zrezygnuje.
U nas niestety to raczej chyba nie nastąpi. Pójdziemy w korkociąg dalszych dziejowych kociokwików i obłędów i nie będzie najprawdopodobniej najlepiej. Może jestem zbytnio czarnowidzem, może tak źle nie będzie, ale na razie jak patrzę, co się dzieje w naszym kraju, a naprawdę nie mamy łatwo, dzięki jeszcze przychodźcom, ukośnik nachodźcom, naprawdę ciężko jest mi się wypowiadać i zrozumieć ten społeczny fenomen, tej nieograniczonej cierpliwości, tych polskich kompleksów, żeby pokazać, jacy my dobrzy, jacy gościnni, o jak nas gdzieś pochwalili. No to jest chyba rzeczywiście świętej pamięci Jerzy Targalski, doktor, miał rację mówiąc, że jesteśmy narodem z kompleksami i to wiele tłumaczy. Nie wszyscy z nas oczywiście mają kompleksy, ale jeśli patrzymy na populację statystycznie, widać, że są one duże. Dlatego musimy zawsze światu pokazać, jacy my to fajowi jesteśmy. Tylko że za taką fajowość to się strasznie płaci. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia i trzeba sobie życzyć czeskiego rozwiązania, także i u nas. Do widzenia.